No dzień dobry. No długo czekaliście, ale wczoraj byłem u mamy. No i mówię, nie, przyjadę na drugi dzień i nagramy to wszystko. Bo już tu wiosna na poważnie. Kierzaczewa u mnie, rododendrony przekwitły. Zostały tylko sarny do nagrywania. A tu akurat wszystko w kwiatkach. Wszystko w kwiatkach. Hortensje już trzeci rok. Bukietowe. Będą giganty. Będą giganty. Tak. Mama już teraz z siostrą. Już na stałe urzędują. Także ogródek jeszcze piękniejszy. We dwie. Tymi złotymi rączkami. Ciągle coś dosadzają. Ciągle coś upiększają. Wzięli się na mój sposób, żeby tak zabylinować, by nie było mniej pielenia i wszystko razem. Tak wygląda elegancko. Paprocie. Nawet kolorowe. No nie trzeba nic mówić. Ogródek broni się sam. I trawy, i chosty. I hortensje, i śliwy, i cisy. Gatunków to trudno. Wszystkie zliczyć. Jest dużo. Zbiornik do podlewania. Gnojóweczka gotowa. Tu nowy kącik się pokazał. Już chosty ładnie poobsadzane. Te starsze już zaczynają kwitnąć. No i nie można powiedzieć, że wczoraj był ładniej, albo jutro będzie ładniej, bo każdy dzień to niespodzianka. O, zobaczcie, co sama gospodyni. Masakra. Mamusia, może chcesz kogoś pozdrowić, co? A pozdrowię tych, co oglądają. Wszystkich mieszkańców, co w Kutnie mieszkają. O. Moje siostry, szwagrów. Dzieci ich. Dzieci i wnuki. I wnuki wszystkiego najlepszego. Oglądają, powiem ci, czekają na ten twój ogródek. No. Ojej. No niech zobaczą. Ojej. Czym pracuję. Co my robimy, czy my leżymy, czy pracujemy. Także tak, Majdowa. No. Nie. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Rododendronki już żadnego kwiatka nie. Nie, bo już odkwitły. Tak już jak u mnie. Już nie ma. Tak jak u mnie. Teraz to jaśminy kwitną. Te. Jeszcze inne. Ale Lidiotce. Tam widziałem, że już hortensja bukietowa nawet jedna. Hortensja nie, już widać, że białe. Już widać, że białe. Już. Mają w tym roku pąków te bukietowe. W zeszłym roku była tak mała, ale tuż tu we wodzie stojały i ładne pąki. No zalą, tutaj zobaczcie. O, tutaj jest to. Nawet truskawki. Przy palikach jak pomidory. No. I policzone masz. Policzone nie wolno. Nie wolno zabierać. A żeby ktoś miał ochotę, to trzeba podanie złożyć. O to chodzi. Życiorysem. Tak jest. Inaczej nie ma. No. O to chodzi. O, każdy kącik można zajrzeć. I nie ma, że jest tylko zielone albo czarne. No. Ale te w tym roku rudbeckie, nie? Mhm. Po metr będzie miał. Wyrosły jak nigdy. Jak nigdy tak będzie. Po metr. No. A tutaj jedna z najbardziej śmierdzących roślinek. Tam nie ma kwiatów. Brud. Aż przy wiatrze dzisiaj. No widać, za duży upał. Świeci, za duży upał. Od razu. Bo to było chłodno, chłodno. A tu nagle uderzyła taka gorąc. Nawet czmielina zakwitła na sośnie. Rumianeczki, maki. Ojej. Czego tu nie ma? Nawet naparstnice
Wszystko jest. To bułki już kwitną nawet. Już. O, maki się zaczynają rozwijać. Już bomby. Chyba za tydzień ładne. Też do ciebie podjadę. Już są ładne. Krzewuszka kwitnie. Paproć. Nie musi mieć kwiatów, nie? Nie musi mieć. Nie musi mieć. A tam jest jedna, taka wielka, wysoka. Taka pełna. 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 Ale to jest piękna też. Tu stoją, tak. Wierzba stoją. A tu wszystkie roślinki, które przekwitły, które za duże, składane są. I potem z powrotem przy sadzeniu, ląduje pod korzeniem, nie? No to musieli mi dalić, bo zgniło. No zgniło, jak woda była. Nagłe podtopienia były. Agietki. No busz. Mimo takiego upału, przed chwilą patrzyliśmy, jest południe, chyba 32 stopnie w cieniu. Szczęście, że wieje wiaterek. Tu jest one ładnie po lewej stronie, ten żółty. No. Pięknie. No to też ode mnie. Tego miałem sporo. Pięknie. Te fabry ładne takie. No, wszystko jest ładne, no tam. Wszystko i zakwitnie, to jest ładne, a wypełnia. Każda dziewczyna i każdy kwiat jest ładny. No. O, tu jeszcze. Dwa lata temu był ugór. Teraz mniej drzew, ale same kwiaty. Same kwiaty. I byście nie uwierzyli, jaka tu gleba. Pioch, RZ, ale z kompostem. To jest najżyźniejsza gleba pod słońcem. No oczywiście jak podlejesz tą małą kulewką, nie? Tak, małą kulewką. Te małe 2,5 litra. 2,5 litra. No. I wszędzie jest mokro. Konewki cały dzień w ruchu. No. O, tutaj ostróżki, rumianki. O, słoneczniki już u ciebie kwitną. No już. No u mnie ani jeden kwiatek. Też jeszcze nie widziałam. No. No widzisz, no. Szybko tam jakoś. Jest pierwszy. Szybko. A tu muszę wejść, bo tam rośnie zielsko. Muszę to tu. O, zielsko. Zielsko ma ciężkie chwile, bo zauważono. O. No a jeszcze na lilię. No, ciężkie godziny będzie miało zielsko. Maki też będą wyjątkowe. Tak, wyjątkowe będą. Duże będą. Wielkie maki będą. Fajnie, te deszcze teraz pomogły. No. Akurat dobrze. W sam punkt trafiły. No, dobrze zrobiłem. No to chodź. O, to odmiana, nie? No to jest moja najładniejsza manita, jak to. No i najwcześniejsza widać. Najwcześniejsza i... Może ją tak lubisz, bo najdłużej kwitnie. Bardzo długo. Bardzo no bo tamte jeszcze pąków nie widać. Tak, a to też kwitną. No to te już kwitną. Piękna, ja uwielbiam. No. Ale oczywiście tak jak ja. Odmiany nazwy nie pamiętasz. No nie. A po co nam, nie? A na co? Drunże ładna jest, a co tam będzie tu nazwami operować. No. Wszystko jest piękne. Tujki już zwężane. Tak, no. Mają być kwiaty. Trochę, no. No i tu. Najbardziej ulubione twoje miejsce chyba. Tak, to jest piękne. W moich oczach jest piękne. Ja wiem jak się no wszyscy podoba, też chwalą. Ale w moich oczach jest piękne. Co posadzić pod drzewem? No. Funkie. Funkie. Najlepiej urośnie. Funkie. No. Ktoś to zobacz, jakie giganty. Głowa mała na tym piachu, że to takie coś urosło. Kolekcja. No. Każda inna. Każda inna.
Każde się tam czymś różni od drugiej. Tak, no. Gdzie tylko spotkane. No, to każda jest inna. Od razu jest. O to chodzi. Bo takiej nie ma. I pamiętasz, że jej nie masz. No. No. Jeszcze bym chętnie pojechała do tego. Mhm. Jeszcze z jedną kupę. Może coś zdobył, nie? Może jeszcze bym coś zdobyła ładnego. Mhm. No, na koniec. No, modrzewie, świerki, jodły, takie giganty. No las po prostu, las. No, no. I zamiast chu? Tak. Są funkie. Jeszcze tu w tym lesie znaleźliśmy raz takiego grzyba. Nie? Jak są ten najsmaczniejszy grzyb się nazywał? Ojej, wyleciało mi teraz. Trufel. Trufel, no, no. Trufle. Trufle znaleźliśmy. Trufla była. No. Czorna była. Tak. Ale od tamtej pory nie znalazłeś nie ma, nic. Nie, nie, nie ma. Jeszcze nie trafiłam nigdy trufli. No bo tam była pod tamtym płotem. No. Ale patrzyłam już, bo mówię, zobaczę, ale nie, nie ma. No bo to pod ziemią, schowane. Schowane. Wstydzi się. No tak, wstydzi się pokazać. No tak. Wstydzi się pokazać. Ile dycz ja nawet. Klonik żółty. Skalniak idzie już naprawdę. Gleba pylista. Przy czarnej ścianie. A tu jaka ładna lilia, patrz po lewo. Tak. No, piękna, nie? No. No. Grzebuszki jakie śliczne. Pelargonie. No, pelargonie. Z siewu. No trochę wieje dzisiaj. Nie wziąłem filtra. Ale obraz najważniejszy. No idziemy teraz w działka mojej drugiej siostry, ale siostra gdzieś daleko mieszka w Niemczech, pozdrawiamy. I mama sobie założyła tu też ogródek, mówi co będą chwasty rosły. No a tu jest taki klimat jak w Afryce, gorąco w tych kamieniach, na samym piasku. I takie ładne tu skalisko. Jakbyśmy byli gdzieś na pustyni. Tam hortensja. Pnąca. Gigant. Północy też same chwosty. Ale hortensje w tym roku zakwitną, widzisz? No nie zmarzła. Nie zmarzła, nie? Nie zmarzła, będzie. To dopiero będzie. Ta umszona? Będzie piękna. No ma piękny ten kwiat. Oj, ma piękny. Tam schowało się moje rodzeństwo. Jest brat. Żoną i z synem. I zgadnijcie, jaki mają zawód. I co robią? W ogrodach. Udało się wszystkich zarazić tymi roślinami. Wam pokażę. Bóg szpondoma powiedziała, nie chcę radzi. Pryskała, ale ta ćma była ciągle. I zobaczcie, parę listków tylko ocalało. Gdzie nie gdzie. I wystarczyło to na to, żeby Bóg szpan odrastał. I myślę, że jeszcze z miesiąc. I będzie ładnie. Ale część tych liści musi ocalić. Jest już teraz lepiej, bo jest lepinus. Można kupić w sposób naturalny. Opryskać. I powstrzymujemy tą gąsienicę. O, tu kolejna truskawka. Wśród bylin puszcza już wąsa i będzie ich wiele. Były takie burty. Już naprawdę mało co rośnie, bo taka gleba. Ale są, widzicie, rośliny. Tylko trzeba je znaleźć. I na każdym miejscu
urosną. A jak nie wiecie jakie, to oglądajcie nasze filmy. Coś zawsze pokazujemy. O, pod tują mi też zielono. Wszędzie, my na każde miejsce znajdzie się roślina, nie? Wszędzie. Że sobie da radę. Musi być. Trzeba spróbować tylko. Musi urosnąć jeszcze. O, gaillardia. Jest tu od lat. To jeszcze jest, prawda? Po mamie pamiątka. No. No. Raz wysiejesz. Tak. I kwiaty masz. To. Zawsze. Mamy pamiątkę po mamie. No. Wieszanowane. No i mamy taki typowy miejski przedogródek, ale bez żywopłotu, nie? Stój. Bez. Wstyd zakładać żywopłot, nie? Tak, nie można zakładać. Musi być wszystko widać. Tak. No. Bo ogródek mama mówi, że nie zakładamy tylko dla siebie. Tak. Ale głównie dla tych, co przechodzą, nie? Tak, się, no, żeby jak najwięcej się, ludzi się, żeby najwięcej zaraziło. Robiło. No. No. Bo mama się denerwuje, jak ona musi robić, a kto inny siedzi w domu, nie? Się patrzy, no. Jak ja robię przez okno. Tak jest. No. O to chodzi. Układają z siostrą, no. Przekładają te kamienie, zmieniają miejsce, dźwigają. Mhm. Mhm. No musi być porządek. Potem je boli w plecach do rana, a rano ten kamień jeszcze krzywo. Jeszcze krzywo. Nie do poprawki. Nie do poprawki. O to chodzi. Jeszcze trzeba go poprawić. Popatrz, te hortensje jeszcze nie widać nawet pąków. No, bo a tamta kwitnie. No. Zaraz idę po wodę, bo zobaczyłam. O, już chce zwiędnięte. No zobacz, jakie ruchy ma. O. Wszędzie woda w ogrodzie. Nie, no, automatyczne nawadnianie. Automatyczne. Można na nim polegać, nie? Zauważona roślina, która ma sucho. O. No, tutaj brat. I co tam 10 tysięcy kroków na nim? Już 30 tysięcy. O, tu musi być podlany. No takie piękne, a właśnie zaczyna więdnąć, bo za gorąco jest. No jeszcze od tych kamieni to grzeje. No jeszcze grzeje od tych kamieni. O, ale chodzi. Mają opiekę. No już ważki przylatują, to znaczy, że podlewasz mocno. O. No. No dobrze. No muszą być ładne. To na tym kończymy. No. Bo już mi się w głowie kręci. No tak. Mhm. No jeszcze raz wszystkim zdrówka. No i pozdrawiamy wszystkich. Co, za tydzień mogę przyjechać? Możesz. Jeszcze. Dlaczego mogę. Nie? Dobrze. Jeszcze będzie ładnie. Jeszcze będzie ładnie? Jeszcze będzie ładnie. Obiecuję, że jeszcze będzie ładnie. No, no bo jeszcze będą hortensje kwitnąć zaczną, no to będzie pięknie wtedy. Na dzień. Wtedy na pewno będzie inaczej.